W spotkaniu, które oglądamy, WKS Wolej Inex Wilczyce rywalizował z FTR-em. To był niezwykle ciekawy zapowiadający się mecz ze względu na fakt, iż obie ekipy sąsiadują ze sobą w tabeli. Więcej szans dawano tym pierwszym, ale rozpoczęło się od sukcesu FTR-u, który triumfował w pierwszym secie 25-20. Dobra zagrywka, sporo bloków i wygranych pojedynków na siatce, do tego mniej niewymuszonych błędów. To wszystko złożyło się na sukces ekipy FTR. WKS z Wilczyc oczywiście nie zamierzał się poddać, co udowodnił już w drugiej partii. Ta odsłona dla zespołu była zdecydowanie lepsza, choć oglądaliśmy niezwykle zaciętą końcówkę. Druga partia padła łupem WKS-u 25-23. O wszystkim decydował więc trzeci set. Gdy czekaliśmy ponownie na walkę punkt za punkt, Wilczyce zdominowały rozgrywkę. Trzeci set zakończył się ich wygraną aż 25-17. W innym niezwykle ciekawym meczu Ligi Kobiet The Winners mierzyły się ze Spartankami. Dwa zwycięskie sety dla The Winners na początek w stosunku 25-21 i 25-20. Trzeciego seta trochę na otarcie łez wygrał zespół Spartanek 25-20. Gratulacje dla zwycięzców, ale i dla pokonanych, bo walczyły do końca. Zazwyczaj chwalimy Wolej Wrocław Spartan za męskie wydanie. Tym razem sporo ciepłych słów należy skierować do naszych pań.